Ilekroć przyjrzałam sięgać pamięcią, po nim zrazu postać niezwykłą wśród królowych to Jadwiga, władcy kujawskiego Władysława małżonka. Długo by o niej mówić, wszak cnót niemało posiadła, a nie była to niewiasta leniwego działania i tępego umysłu. Jakże dalekiej były lekkomyślność czynu, niezdolność do działania spraw wymagających godności lub powagi. Świecia cnotą i iście królewskimi obyczajami, zacna to pani, pokoronie gardząca i mądrością umysłu. Bogobojna, przytem w rządzeniu króla wspomagająca, dzieciom oddana, acz dumna i honorowa. Jadwiga Kaliska, urodzona około 1270 roku lub 1266 roku w Kaliszu, była córką Bolesława Pobożnego oraz Jolanty Heleny. Została wydana za mąż obrotnego Władysława Łokietka. Ślub odbył się prawdopodobnie w styczniu 1293 roku. Panowanie czeskie było dla naszej władczyni okresem ciężkiej próby. Władysław musiał uciec, zaś ona w przebraniu mieszczanki ukrywała się w Radziejowie na Kujawach. Także podczas groźnie wyglądającej rebelii krakowskiego mieszczaństwa, zwanej buntem wójta Alberta, Jadwiga odegrała niemałą rolę. Wawel nie został zdobyty, bo ona wraz z dziećmi cały czas przebywała na zamku, według niektórych badaczy dowodząc obroną. Zaskakujące jest to, że byli oni koronowani razem 20 stycznia 1320 roku w Krakowie. Koronę królewską otrzymali z rąk arcybiskupa z Gniezna, Janisława oraz biskupów krakowskich i poznańskich. Dzień ten minął niezwykle uroczyście wśród ogólnej radości, pisze Długosz. A katedra krakowska otrzymała odtąd wyróżniający przywilej koronowania królów Polski. Królowa Jadwiga Kaliska odgrywała znaczącą rolę w polskiej polityce i miała istotny wpływ na swojego męża. Łokietek oddał nawet własną pieczęć, umożliwiając jej samodzielne podejmowanie kluczowych decyzji. W 1333 roku, po krótkiej chorobie, zmarł Łokietek. Jak zapisał Długosz, wśród uroczystych modłów swej żony.